Witam Was serdecznie na naszym już drugim spotkaniu i zapraszam do wspólnej pracy z arkuszem treningowym. Rozpoczynamy dzisiejszą pracę od zadania numer 5. W zadaniu numer 5 mamy podane 4 sentencje, które należy skonfrontować z ostateczną, końcową myślą utworu Cień Wielkiej Góry. Zadanie to rozwiązać możemy na dwa sposoby. Najpierw możemy przeczytać sentencje, zastanowić się, przeanalizować się, co z nich wynika, i skonfrontować to z ostatnią częścią utworu, bądź odwrotnie, przeczytać ostatnie wersy utworu i zastanowić się, która sentencja do nich pasuje. Proponuję rozwiązanie numer 1. Słuchajcie, pierwsza sentencja brzmi: śmiałym los sprzyja i bojaźliwych odtrąca. No, sugeruje nam tutaj jasno, że wszystko zależy od tego, jaką postawę przyjmiemy, tak będziemy w życiu funkcjonować. Jeżeli będziemy pokazywać postawę bojaźliwą, niewiele w życiu osiągniemy. Sentencja numer 2. Twój los jest odbiciem i rezultatem Twojego charakteru. Ta sentencja z kolei wyraźnie wskazuje, że sami decydujemy o tym, co osiągniemy, naszą podstawą, zachowaniem, charakterem. Sentencja numer 3. Ten, który kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha. Czyli tutaj branie odpowiedzialności za drugiego człowieka, człowieka nam bliskiego. I sentencja numer 4. Przeciwności losu powodują, że jedni się załamują, a inni biją rekordy. Czyli to los weryfikuje nas, jedni zdobywają szczyty, inni porażki. I teraz musimy te 4 sentencje dopasować do myśli końcowej utworu, a brzmi ona tak. Sam możesz wybierać los, zrozum to, wejdź na szczyt. Która z tych sentencji wydaje Wam się najbliższa? Która wskazuje, że to my decydujemy o tym, co w życiu osiągniemy? Myślę, że odpowiedź jest jasna. Sentencja numer B. Słuchajcie, i drogą takiej eliminacji zaznaczamy odpowiedź B. Przechodzimy teraz do zadania numer 6. Jest to zadanie związane z fotografią. Napisz, czy poniższa fotografia może być ilustracją utworu Cień Wielkiej Góry. Odpowiedź uzasadni. Zwracamy uwagę na uzasadnienie. Nie ma podane tutaj, i jakiej liczby argumentów mamy użyć, niemniej jednak to uzasadnienie musi być na tyle adekwatne do naszej decyzji, tak aby osoba sprawdzająca nie miała wątpliwości i przyznała nam punkt. Możemy udzielić dwie odpowiedzi, zarówno zgodzić się, że fotografia może być ilustracją wiersza Cień Wielkiej Góry, jak również zaprzeczyć. Ważne jest, aby w jednym i w drugim przypadku zastosować odpowiednie argumenty. No to zacznijmy od zgodzenia się i odpowiedzi tak. Proponuję. Tak, fotografia przedstawia taternika, który wspina się mozolnie na szczyt. O ludziach, którzy podejmują trud wspinaczki, ryzykują życie, jest mowa w wierszu. Mamy odpowiedź potwierdzającą i uzasadnienie. A teraz spróbujmy przyjąć postawę na nie. Nie, fotografia przedstawia człowieka, który wspina się na szczyt. Utwór ma metaforyczny sens. Wspinaczka to życie, a tego nie ma na ilustracji. No i też myślę, że to uzasadnienie też ma sens. Jaką decyzję podejmiecie, czy wybierzecie opcję za tak, czy za nie, zależy od Was. Musicie pamiętać, że należy umotywować, odpowiednio uargumentować. W tym zadaniu pokazujemy, że potrafimy dobrać odpowiednie argumenty. Teraz przechodzimy do pracy z nowymi tekstami. Będą to dwa fragmenty, fragment numer 1 i fragment numer 2, troszkę krótszy. I zadanie numer 7, zadanie wysoko punktowane, bo można za nie otrzymać 2 punkty. Natomiast słuchajcie, mamy aż 4 informacje do podania. Pamiętajcie o tym, że jeżeli nie podamy chociażby jednej informacji, te punkty tracimy. Nie uzyskamy ich maksymalnej liczby. I słuchajcie, polecenie brzmi tak. Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzą załączone fragmenty. I mamy podane 2 fragmenty. Jak odgadnąć, co to za fragment? Jeżeli nie przychodzi Wam nic do głowy, nie macie pierwszych skojarzeń, to proponuję wyszukać postacie, które będą charakterystyczne. I ja takie postacie w tychże fragmentach znalazłam. To jest na przykład Moskal, to jest Robak, Stolnik i Hrabia. Czy kojarzą Wam się z jakąś lekturą? Myślę, że tak. Oczywiście jest to Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. I w ten sposób mamy odpowiedź do pierwszej części zadania. Podaj autora i tytuł. W tym zadaniu mamy wykazać się dobrą znajomością lektury. Pytanie pod punkt B. Podaj imię i nazwisko, czyli widzicie imię i nazwisko, a także pseudonim postaci będącej bohaterem obu fragmentów. I tutaj pomimo, że mamy tylko jedną linijkę, mamy podać 2 informacje. Zwróćcie na to uwagę. I myślę, że jasne jest dla Was, że tym bohaterem był Jacek Soplica,
który później występował pod postacią księdza Robaka. Jeśli chodzi o pytania dotyczące lektury, pojawiają się one niemal w każdym teście, dlatego warto zwrócić uwagę. Warto ćwiczyć umiejętność rozpoznawania postaci osób pochodzących z danej lektury, które nam ułatwią rozpoznanie, co to za tytuł i kto jest jego autorem. Można to ćwiczyć w dwojaki sposób. Po pierwsze, możemy sobie porobić notatki, zacytować pewne fragmenty, pociąć kartki i później losowo wybierać, a na drugiej stronie mieć prawidłową odpowiedź. Można to zrobić jeszcze w inny sposób. Możemy zrobić sobie notatki, zapisując tytuł danej lektury i wypisując charakterystyczne, nie wiem, zdarzenia, osoby i pracować również poprzez przeczytanie takich sporządzonych notatek. Myślę, że ćwiczenie w ten sposób na pewno zapewni Wam sukces.